Dzień dobry. W dzisiejszym programie To Warto Wiedzieć witam Mateusza Cużydłę. Tak jest, dzień dobry, ze Stowarzyszenia Patriarchat. No właśnie, To Warto Wiedzieć. Chciałem się dowiedzieć, co to ten patriarchat i dlaczego stowarzyszenie. Co to takiego jest? Cała sytuacja wygląda tak. Jest coś takiego jak manosfera. Jest to pewna nieformalna sieć blogów zajmujących się męskimi sprawami, która już swoje początki miała w latach 80., ale jako internetowy fenomen zaczęła się nawet już w latach 2000, jakichś pierwszych istniejących forach. Jest wśród manosfery takiego człowieka, który tam się obraca w tym kręgu, się nazywa redpillowcem. To jest taka ogólna nazwa dla takich osób. Fraza redpill wywodzi się z Matrixa, gdzie główny bohater Neo bierze czerwoną pigułkę i łagodnie mówiąc zmienia się postrzeganie jego świata. Dostrzega pewną prawdę, pewną nieprzyjemną prawdę. Nie ma powrotu do tego wcześniejszego życia. Jest coś takiego jak MGTOW też w manosferze. MGTOW to są men going their own way, mężczyźni idący swoją drogą. Jest to pewna filozofia życia, która każe odchodzić nam od jakby dzisiejszych problemów związanych właśnie ze związkami, z feminizmem, ponieważ cały ten ruch manosfery powstał na podstawie tego, jest to reakcja na to, jak lewica, a dokładnie feminizm, zniszczył związki tak naprawdę, zniszczył małżeństwo i to jest, MGTOW jest jedną z prób, jak właśnie jak odciąć się od wszystkich tych problemów. On taką wybiera drogę właśnie, jak to rozwiązać, ponieważ widzi, że wiele praw, wiele rzeczy dotyczących mężczyzn jest dzisiaj totalnie jednostronnie nastawionych. Jest jeszcze coś takiego jak MRA, Men's Rights Activist, aktywiści praw mężczyzn. To są mężczyźni, którzy uważają, że właśnie te problemy da się rozwiązać przez, nazwę to, tradycyjne drogi, czyli chodzenie do polityków, pisanie podań, zmienianie praw. Są jeszcze pick-up artist, PUA, tacy artyści podrywu, ale to już taka trochę umierająca branża, między innymi przez no, całą taką atmosferę fałszywych oskarżeń o molestowanie seksualne, no oraz o jednocześnie o też bardzo taki jednostronny, nazwę to, rynek matrymonialny, który też na końcu, no nie ma żadnych tam na końcu takich długoterminowych nagród za to. Jest to też to właśnie to gałaś taka odwrocie. Jeden, mimo tego, że oni może nie zaczynali to wszystko, ale byli takim sporą częścią tej manosfery. Świetny jest tutaj przykład takiego pana, który się nazywa Rush V, który do dzisiaj pisze całkiem ciekawe rzeczy, ale on się kompletnie zmienił. Jest teraz ortodoksyjnym wschodnim chrześcijaninem, całkowicie porzucił swoje poprzednie życie, żałuje tego poprzedniego życia i dzisiaj o Bogu głównie postuje i nawet nie robi już live'ów, nie wiem jak on rozmawia ze swoimi fanami, chyba tylko i wyłącznie pisząc na blogu, ponieważ powiedział, że jak robi live, to widzi się jako gwiazda i to jest grzech pychy, więc przestał robić live, żeby to uniknąć, co jest moim zdaniem skrajnością. I jest jeszcze taka fraza jak incele. Incel to jest taki niby gorący ziemia, którym się feminizm i manosfera przerzuca nawzajem. Incel to chodzi o involuntary celibate, czyli prawiczek mimo woli. To jest, jak na to patrzę, to jest niby ruch jakichś mężczyzn, którzy właśnie są odrzucani, są na tym dole drabiny społecznej, ale jak na to bardziej patrzę, to widzę, że to jest obelga, którą używają feministki po to, żeby deprecjonować problemy mężczyzn i sprowadzić je do jednej prymitywnej płaszczyzny. No ale ta fraza incel się pojawia często przy tych manosferycznych rzeczach, więc właśnie o tym mówię, ale jak na to popatrzyłem głębiej, to wszystko nie ma sensu. No dobra, czyli taki ogląd manosfery, czyli sfery męskości mamy, tak? Widać, że są różni ludzie, którzy na te tematy piszą, tak, zajmują się tym. Natomiast czym się zajmuje Patriarchat jako stowarzyszenie? Tak, tak. No i właśnie ja chciałem się w tym wszystkim odnaleźć, że tak powiem. Chciałem coś do tego dodać. Odnalazłem tą manosferę i chciałem zakładać po prostu kolejnego
bloga, kolejnego kanału na YouTubie, gdzie gadałbym o tym samym. No i zauważyłem, że nie ma żadnej Wikipedii na ten temat. Nie, żeby dotrzeć, tak powiem, do manosfery, to trzeba przeczytać mnóstwo artykułów, mnóstwo filmików i chciałem to trochę uprościć, więc właśnie założyłem taki projekt na początku na trochę bardziej neutralnej nazwie, bo było knowledgeof.men. Knowledge of men jako takie wiedza mężczyzn, wiedza o mężczyznach, no ale w trakcie zobaczyłem filmiki z Romanem Warszawskim, którego właśnie polecam do oglądania. On właśnie bardzo, on bardzo fajnie tłumaczy te tematy. No i on tam powiedział, że coś o, trzeba wprowadzić patriarchat. No i przekalkulowałem wiele, wiele rzeczy, które miałem na ten temat i też widzę, że nie ma żadnych popraw, nie, po prostu trzeba wprowadzić patriarchat. No i jako stowarzyszenie, po pierwsze właśnie rozwijamy wiki, po drugie spotykamy się na spotkaniach. Cała ta manosfera jest internetowym fenomenem, a ja chciałem właśnie ją uzewnętrznić, bo są już ludzie, którzy mają, no nie wiem, może prawie milionowe zasięgi w tej manosferze. I mówię, tworzenie kolejnego kanału nie miało sensu, chciałem coś dodać nowego od siebie i zauważyłem, że nie ma żadnych spotkań. I właśnie organizuję te spotkania, one są głównie w Warszawie. Oraz celem naszego, co, właśnie, to wszystko żyje jako to nowe to stowarzyszenie i wiele rzeczy, tak jak mieliśmy w Neustalone, to zaraz się zmieniają, ale do czego, co ma być finałem tego, chcemy zrobić? Trzeba zrobić nową promęską kulturę, ponieważ w dzisiejszych warunkach nie da się zmienić prawa, a nawet jak się da zmienić prawo, to ludzie są przyzwyczajeni do pewnego stylu życia i nie zrozumieliby nawet, dlaczego pewne prawa, które byśmy wprowadzili albo które chcemy zmienić, byłyby dobre. I dopóki mężczyźni sami nie będą chcieli poprawić swojego losu, to się nic nie uda, ponieważ dzisiaj mężczyźni są trochę, nazywamy to, atakowani z dwóch stron. Z jednej strony mamy marksizm, który za pomocą feminizmu niszczy poczucie sprawczości i sens pracy mężczyzn przez ich umniejszanie. No tutaj powiem tak, jasno to widać, retorykę feminizmu. Ale z drugiej strony mamy tak naprawdę bardzo kobiecą prawicę, włączając to jednocześnie Kościół. Mamy wszystkie, żadna prawicowa partia nie zatrzyma się, żeby nad jakimś pomysłem dajmy coś nowego kobietom. I tutaj nawet nie chodzi, tu też chodzi o zasiłki, tu chodzi o różne 500+, ale tu też chodzi o samotne macierzyństwo, tu chodzi o alimenty. To są wszystko bardzo antymęskie akcje, które powodują, że zastępuje się męża, mężczyznę, ojca państwem i prawica dzisiejsza nie chce się przy tym zatrzymywać, a Kościół jest, no nasz Kościół jest bardzo matriarchalny. Święta rodzina to jest no, kobieta z dzieckiem, mężczyzna i mężczyzna, który no, nie jest nawet ojcem tego dziecka i który w Biblii nie ma żadnej mówionej frazy. Nie ma tam żadnego cytatu od świętego Józefa. I dzisiejsza prawica i lewica oboje się przekłócą na to, kto lepiej będzie służyć kobietom? Lewica mówi, będziemy zabierać pieniądze od mężczyzn i dawać je wam przez państwo i to my jako i damy wam swobodę, a prawica mówi, dziecko, dom, te może jakieś zasiłki, ale jednak ródźcie te dzieci i to obie się strony kłócą, kto da więcej kobietom tak naprawdę. A ja się pytam, gdzie są w tym wszystkim mężczyźni? No i też problem jest taki, że sami mężczyźni tego nie chcą robić. Sami mężczyźni nie czują potrzeby zmiany tej sytuacji, mimo że tak naprawdę ona by im prawdopodobnie, no bo nie chcę tutaj mówić, że mam całą jakąś świętą wiedzę, wyszłaby im na lepsze. Czy zna pan książkę Cykl Życia Imperium i czy zna pan eksperyment Johna Calhouna? No właśnie, z tą książką, to po pierwsze ją znam, kilkakrotnie czytałem, ja tam widziałem już pana nazwisko, pan to tłumaczył z tego, co rozumiem, ale chciałem ją tu mieć i pokazać, ale jej nie mam, bo ją najwyraźniej albo zgubiłem, albo komuś pożyczyłem i już naprawdę od ostatniego miesiąca, jak ktoś do mnie przychodzi, to mówię, popatrz na moją półkę, może ja ją ominąłem, jak już 1000 razy ją patrzyłem, dzwonię po znajomych, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona jest, ale ona jest świetna i ona bardzo, wie pan, ona ma efekt uspokajający, ponieważ ona pokazuje,
że te czasy, w których my żyjemy, nie są jakieś niesamowite. Tam jest przykład najważniejszy Bagdadu z IX wieku oraz wcześniej parę zmianek o Rzymie, gdzie był cytat o Rzymie, może i Rzym rządzi światem, ale Rzymem rządzą kobiety. I też tam pod koniec istnienia Rzymu od mniej więcej II wieku pojawiały się no takie wzmianki o kobietach, które zaczęły się pojawiać na różnych stanowiskach. No i co one tam robią, wcześniej tak nigdy nie było. To jest w ogóle temat na większą rozmowę. Ja muszę kiedyś porozmawiać z kimś, kto się zajmował prawem rzymskim, bo to się w ogóle wykłada przecież na uniwersytetach normalnie. A od II wieku też wprowadzono właśnie rozwód bez winy. Więc widzę taki podobny trend jak znaczy, u nas. Ja eksperyment Kalkuna pan zna? Czy... A, tak, tak, tak. Tak, znam, oglądałem. Bardzo wielu ludzi z manosfery, no, że jak powiem, zna te rzeczy. Na takiej podobnej wiedzy to się wszystko opiera. Eksperyment Kalkuna polegał na tym, że... Wnioski z tego eksperymentu i wnioski z książki Cykl życia Imperium są takie, że mężczyźni w wyniku dobrobytu pierdołowacieją. No w przypadku eksperymentu Kalkuna to były samce myszy, które no generalnie się wzięły i wycofały, tak, i samice zaczęły przejmować role męskie. Tutaj też polecam taki... A dlaczego pan teraz zaczął od razu obwiniać mężczyzn? Co, tam przecież te myszyce nie, też porzucały potomstwo. Tak, ale to był cały proces. Właśnie to był taki cały proces, że ponieważ samce zaczęły się wycofywać z tych ról męskich, to role męskie zostały, samice zaczęły przejmować role męskie. Pan nie do końca, że zaczęły się wycofywać, co w tej pierwszej fazie to było tak, że one po prostu jakby wszystkie role już były zajęte i oni nie mieli co zrobić. No więc co mieli zrobić? No po prostu sobie żyli z dnia na dzień, czekając na może będzie lepsza okazja. No ale lepsza okazja nie nadeszła, bo był dobrobyt. Więc ja bym tutaj nie tak mężczyzn tutaj oskarżał o wycofywanie się, tylko no mieli ku temu powody. No właśnie ja bym to raczej postrzegał jak w kategoriach takiego procesu naturalnego. I tu nie chodzi o oskarżanie, wie pan, bo to jest takie powiedzenie, że ktoś tam szuka winnych, a ktoś szuka rozwiązań. Nie? I ja uważam, że trzeba szukać rozwiązań, a nie winnych. Oczywiście trzeba znaleźć przyczyny. Wydaje mi się, że jednak mężczyźni pierdołowacieją, to znaczy... To ja nie wykluczam tego i to jest prawda, tylko że kobiety też później nie chcą spełniać swoich ról, a znowu, czy możemy tak bardzo oskarżać mężczyzn o pewne warunki po prostu fizyczne, które się dzieją, no tak jak... Znaczy, wie pan, problem jest głębszy, ja bym ten problem postrzegał głębiej, tak, znaczy może właśnie przez perspektywę eksperymentu Kalkuna, tutaj rozwalają się wszystkie relacje społeczne, a ludzie, niektórzy, tak jak pan mówi, lewica czy właśnie feministki, jest takie nawet credo feministek, pierwszy punkt, jak możesz, to się nie żeń, a jak tam punkt drugi, jak już musisz się ożenić, to coś tam. I to jest takie credo tam chyba sprzed 100 lat. W każdym razie rozwalają się te relacje społeczne, rozwalają się role. Tutaj nie wiem, czy pan pamięta w książce Cykl życia Imperium, autor John Calhoun, on mówił, że kobieta jest najważniejsza w społeczeństwie, że ona... Lab napisał. Przyszłe pokolenia, jej się należy szacunek, jej się należy opieka i tak dalej, i tak dalej. A mężczyznom nie? Przepraszam, no właśnie to, co pan mówi, jest takim gynocentryzmem, to się nazywa, czyli patrzenie na problem kobiety. No nie, proszę pana, mężczyźni też płodzą dzieci i odwrotnie, jeżeli mężczyzna będzie w dobrej kondycji, to wtedy on sobie znajdzie partnerkę, a kobiety wcale nie muszą być na piedestale, żeby rodzić dzieci. No właśnie odwrotnie, kobiety... Właśnie ponieważ dzisiaj tak się chwali kobiety za to, że mają dzieci, to nic dziwnego, że mają ich mniej, no bo wtedy widzą, że posiadanie dzieci jest pewnym czymś trudnym, czymś oczekiwanym, więc może można by to jakoś, no nie chcę powiedzieć spieniężyć, ale jakoś wykorzystać. Odwrotnie, gdyby chodzić do kobiet i mówić, że macie mieć dzieci i karać za to, że nie ma dzieci, to wtedy by to inaczej wyglądała sytuacja. No, za komuny było taki podatek był bykowy. Jeżeli ktoś miał ponad 26 lat i nie miał dzieci, nie miał rodziny, to płacił większe podatki. Także też pan uważa, że tak powinno być? Problem jest nawet nie do końca taki, że
ci, co, że nie mają dzieci, tylko nawet ci, co chcą mieć dzieci, to nie mają ku temu zdrowego środowiska. Bo proszę pana, problem tutaj jest, jakby to powiedzieć, zrozumieć manosferę, to tak jakby próbować zrozumieć śnieżycę jeden płatek po jednym płatku. Problemy dotyczące mężczyzn są gigantyczne, szerokie i to jest... W dzisiejszym świecie, gdzie każdy jest hiperspecjalistą, aż ciężko po prostu to wszystko objąć. Ja tu zrobiłem taką małą listę tych wszystkich problemów. Samotne macierzyństwo, święte krowy państwa, ojcostwo jest skarlałe do roli bankomatu. Jak matka nie może wychować dziecka, to jej się daje pieniądze, a jak ojciec nie płaci, to się go zamyka w więzieniu. Rozwód, jednostronne, patologiczne sądy kapturowe niszczą mężczyzn premedytacją i żerują na majątku zgromadzonym przez mężczyznę w dobrej wierze dla swojej rodziny. Kobiety są tutaj cynglem o pistoletu. Opieka nad dziećmi. Mężczyźni są odcinani od rodzin. Kontakty z dziećmi są utrudniane, a oni obwiniani. Alimenty są brane z kosmosu, majątki są rozkradane. Przemoc domowa. Mężczyzna to sprawdza, kobieta to ofiara. Wszystko jest patrzone tylko wyłącznie z jednej strony. Edukacja. Chłopcy zostają w edukacji, a jednocześnie promuje się dziewczynki. Edukacja jest w kobiecym stylu. Same baby w szkołach, babska atmosfera. Przywileje kobiet. Cała kultura jest nakierowana na to, żeby poniżyć mężczyzn i ich kosztem uprzywilejować kobiety. Struktury rządowe, parytety dla kobiet, kobiety w urzędach i to nie sprzyja temu, żeby sprawy były szybko załatwiane. Zdrowie. Na leczenie mężczyzn nie daje się tyle, ile na leczenie kobiet, pomimo tego, że mężczyźni płacą więcej w podatkach i między innymi więcej w podatkach na leczenie. Bezdomność. Większość bezdomnych to mężczyźni, ale placówek tylko dla nich jest mniej niż placówek tylko dla kobiet. Więzienia. Różnica pomiędzy karaniem mężczyzn a kobiet jest kilkukrotnie większa niż pomiędzy karaniem białych a czarnych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce jest 4 tysiące więźniarek, a 98 tysięcy więźniów. Kobiety dostają też łagodniejsze wyroki. I od siebie tu dodam, że też nie zauważamy wielu przestępstw kobiet. Co z środkami i zniszczeniem reputacji? Wyobraźmy sobie, że w jakiejś firmie dwóch mężczyzn się pokłóci, jeden drugiego kopnie. No, na pewno to będzie źle widziane. Jest duża szansa, że będzie zwolniony. Jest jeszcze duża szansa, że może mieć masę problemów prawnych, które się skończy nawet dla niego jakimś wyrokiem zaocznym, który naprawdę mu zniszczy życie. A czy jak kobieta jakaś plotkuje o jakimś mężczyźnie albo jakimś innej kobiecie tak, że się z niej śmieją, to czy ona idzie za to jakieś, do jakiegoś więzienia? Natomiast to jest pewna kobieca broń, to jest pewien styl, w którym kobiety walczą. Kobiety walczą właśnie przez niszczenie reputacji i no, przez takie słowne rzeczy, przez taką słowną przemoc. A tutaj w ogóle tego nie zauważam. Widzimy tylko takie proste rzeczy, te, które widać. Pobór do wojska dotyczy tylko mężczyzn, oni mają ginąć, walczyć, kobiety nie służą na stanowiskach bojowych. Oszustwa dotyczące ojcostwa. W Polsce zakłada się, że dziecko w małżeństwie jest ojca, ma 6 miesięcy na zaprzeczenie, na swój koszt, nie ma kar za zdrady. Gwałt, patrzenie jednostronne, fałszywe oskarżenie jako broń. Prawa reprodukcyjne. Po zapłodnieniu kobiety mężczyzna nie ma nic do powiedzenia, a jak będzie próbował dowieść swoich praw, to rodzina, kobiety, szkoła, sądy, policja udowodnią mu, że takich praw tak naprawdę on nie ma. Samobójstwo. We wszystkich krajach mężczyźni zabijają się częściej niż kobiety. Polska jest światową stolicą męskich samobójstw. No, bardzo długa lista, tylko powszechnia, tylko pewne są tematy. W jednym z takich artykułów, który właśnie jeden z takich bardzo fajnych członków naszego stowarzyszenia napisał, jest napisano takim czarny łabędź. To są takie problemy, które się nagle pojawiają. Nie da się ich przewidzieć, ale on to nazwał szary nosorożec, czyli takie wielkie problemy, które są od dawna i są już tak powszechne, że są praktycznie stylem życia. I proszę pana, proszę sobie, ja mówię moim patriarchom, panowie, wyobraźcie sobie, że nagle mamy Sejm, Senat, Prezydenta, mamy wszystko. Wszystkie struktury władzy i próbujemy to wprowadzić. Czy mielibyśmy rewolucji na drugi dzień? Prawdopodobnie. Ile pieniędzy trzeba byłoby przeznaczyć na propagandę, która by to odwróciła? To tak jak Janusz Korwin-Mikke mówił, pan prezes, naprawa gospodarki to jest na jakieś 2 miesiące, a naprawa społeczeństwa to jest 20 lat. I w tym przypadku miał rację. Więc też mnóstwo rzeczy, jak właśnie nad tym myślę, wychodzi mi, jak wiele rzeczy błędnie, może nie błędnie robimy, ale jak rzeczy są kontrproduktywne. Na przykład taka postawa ciągłego pomagania, która, że pomoc jest dzisiaj nawet taka oczekiwana i nie patrzymy źle na ludzi, którzy często sami wprowadzili się w swoje problemy. I tak jak mówię, dopóki mężczyźni nie zmienią swojego zachowania, nie będą chcieli tych zmian, to nic się nie da zrobić. A jak już będą chcieli tych zmian,
to to samo z siebie pójdzie. Dlatego dobra, właśnie my nie przekonujemy, o, już 5 sekund tylko, my nie przekonujemy, my zbieramy przekonanych. Jasne, zbieracie przekonanych. Dobra, czyli to jest tak jakby ta strategia. Wchodzę na stronę patriarchat.pl, rzeczywiście jest to strona wiki, no i dwie rzeczy, które chciałbym z panem omówić tak na szybko, a potem może jeżeli zdążymy, to, to jakieś dwie kolejne. Pierwsza to jest esencja męskości i tutaj widzę wyróżniony cytat. Mąż winien być wychowywany ku wojnie, zaś niewiasta ku wytchnieniu wojownika. Nietzsche. No i powiem tak, nie czytam już niczego więcej, bo uważam, że jest to credo całego ruchu patriarchat i generalnie tak się zastanawiam jako, wie pan, były przedsiębiorca i no, analityk w ogóle ludzkich zachowań, że mało kto to kupi, tak? Bo to jest takie, no, wy macie być żołnierzami, a kobieta ma usługiwać żołnierzowi. To, co pan powiedział, ta esencja męskości, to jest jeden z trzech naszych artykułów węgielnych. To są takie artykuły, które właśnie wybrałem jako te bardzo dobrze opisujące rzeczywistość. Co do tych cytatów Nietzschego, on miał wiele różnych, tam też jak trochę niżej się zobaczy, to mamy o wiele więcej tam takich artykułów. Jedne to jest świetna sekcja, są złote komentarze i złote cytaty. Złote cytaty są właśnie zebraniem takich cytatów, złote komentarze to są komentarze zebrane z internetu, które też właśnie podobnie działają, tak jest naprawdę już około setka, no, które każdy z nich trochę opowiada o innej sprawie, jak to wygląda z męskiej perspektywy. Tak, nikt tego w tym momencie nie kupi. Mamy bardzo spokojne społeczeństwo, mamy bardzo fajne, spokojne czasy. Tak, w tym momencie to się nie uda, ale co w przyszłości? Bo pamiętajmy, jak był ten Pax Romana, który trwał 200 lat, można było z terenu dzisiejszego Bliskiego Wschodu przejść do Hiszpanii, cały czas używając jednego języka, mając jeden dokument, jedną walutę, no i jeden system prawny. No dzisiaj jest tak samo. Widzę pod koniec pewnie życia w tym dziewięciowiecznym Bagdadzie też było bardzo spokojnie i to wszystko się rozpadło w jednym momencie. Też było takie, kiedyś słyszałem powiedzenie, wszystko działa, tak jak coś się wali, to się wali powoli, a potem nagle wszystko naraz. Więc pewnie też to nas w przyszłości czeka. I ja szczerze mówiąc traktuję patriarchat trochę taką jaką lepszą emeryturę. Bo mamy bardzo małą dzietność, mamy coraz więcej socjalizmu. Ja to już też jakiś liberał powiedział, że nie ma takiego świństwa, które by skądinąd liberalny i łagodny rząd zrobił, jak zabraknie mu pieniędzy, a nasze rządy będą coraz bardziej totalitarne. Też był cytat chyba nie Seneki, tylko któregoś z filozofów greckich, męskie republiki tworzą drogę kobiecym demokracjom, a kobiece demokracje tworzą drogę tyranii, więc czasy zbliżają się ciężkie i trzeba się do nich przygotować. I moim zdaniem tu nie chodzi nawet o zbieranie majątku, tu nie chodzi o kolekcjonowanie majątku, ale trzeba też mieć ludzi, którzy myślą podobnie do ciebie i którzy będą razem, będziecie nawzajem się po prostu bronić. Znowu jest sytuacja taka, jaką mamy z wieży Babel, że powoli ludzie coraz bardziej się kłócą wewnątrz tego jednego systemu, który jest po prostu coraz szerszy. Ja się trochę nie dziwię czasem lewicowcom, którzy mówią, że biali ludzie nie mają kultury, no bo jeździmy dzisiaj po świecie i wszędzie jest parlament w stylu brytyjskim, wszędzie jest McDonald's w stylu zachodnim, wszędzie są samoloty, no i jak stolica Johannesburga czy jakiegoś innego afrykańskiego miasta nie różni się bardzo, różni się go wielkością od innych stolic europejskich. No ale to wszystko tam nie było 100 lat temu. I to wszystko jest z Europy, więc ale no nic dziwnego, że ciężko to zauważyć na pierwszy rzut oka. Jasne. Drugi element to jest logo. Logo, czyli łopata, która ma no, taką kupkę pieniędzy, jakby wykopanych, no i jeszcze kilka tych pieniążków spada z tej łopaty. Jaka jest symbolika tego logo? To jest, no właśnie, myślałem nad kiedyś nad logo i... Szczerze powiem, dla mnie to byłby łuk lepszy, łuk, bo symbolizuje i obronę i również miłość, tak? No i jakiś biceps. To dobre jest, ale o co mi chodzi? To jest łopatka, która wykopuje złote monety. I tutaj chodzi o przypowieść z Biblii, o zakopanych talentach. Było trzech sług, jednemu dano 10 talentów, drugiemu 5, trzeciemu 1 i szef
ten poszedł na dłuższy, no nie urlop, tylko gdzieś pewnie na jakąś wyprawę biznesową. No i jak wrócił, to jeden mu dał, oddał 10 monet i pomnożył 10, drugi mu dał 5 monet i pomnożone 5, a trzeci przestraszył się tego pana i oddał mu tylko jedną monetę, którą zakopał. No i tę monetę ten szef potem przełamał i dał tym dwóm lepszym sługom. I morał tego jest taki, że nawet jak mało dostajesz w życiu, to nie zwalnia cię to z odpowiedzialności na to, żebyś to wykorzystał. I właśnie mężczyźni dzisiaj są jak takie zakopane talenty. Po to tylko i wyłącznie, żeby państwo miało więcej do powiedzenia, ich się zmienia na kobiety, ich się temperuje, ich się zmienia. Wszyscy mamy przez to gorzej, ponieważ mężczyźni są bardziej wydajni od kobiet praktycznie we wszystkim. Mielibyśmy lepszy świat, gdyby mężczyźni mieli więcej do powiedzenia. I właśnie ja chcę odkopać tych mężczyzn właśnie, którzy są dzisiaj po prostu lekceważeni. Jasne, no więc teraz już ostatnie pytanie, no spotykacie się, tak? Spotykacie się prawdopodobnie wirtualnie, tak jak my w tej chwili, albo być może i w realu, czyli no właśnie. Tak. Właśnie nasze pierwsze spotkania były fizyczne, dopiero fizyczne. Poza jakimiś grupami facebookowymi, gdzie się umawialiśmy. Teraz dopiero zacząłem właśnie na Discordzie prowadzić pewne rozmowy. Ale właśnie bardzo mi zależało na tym, żeby to były takie fizyczne spotkania. Ja nie prowadzę takiego kanału na Facebooku, na YouTubie, gdzie co tydzień wrzucam jakiś mały filmik czy jakieś shorty. Nie, raz na jakiś czas porządna rozmowa, ale głównie mi chodzi o ten w real. Ja też nie chcę jakby kanibalizować trochę innych kanałów. Ja wolę się pojawić na jakimś innym kanale Manosfery i zaprosić kogoś na swoje spotkanie, niż po prostu sam. No dobra, ale mi nie o to chodzi, bo spotkania spotkaniami, gadanie, no przy okazji żłopiecie piwo, natomiast dla mnie to takie spotkania powinny być w zasadzie spotkaniami czynu. I tutaj od razu mi się pojawia właśnie tak, jak my, jako młode środowisko, młodzi chłopcy tam w wieku nastu, dwudziestu paru lat, wyjeżdżamy na bunkry do Janówka pod Warszawę, żeby się wspinać. Tam nawzajem żeśmy się napędzali, mieliśmy pewne cele, tak, żeby się coraz lepiej wspinać. Wspinanie, pływanie, sztuki walki, tak, czyli na przykład judo, jakieś strzelania, czyli no, podchody, na przykład pójście do jakiejś Puszczy Kampinoskiej czy Knyszyńskiej na 3 dni. Ja nie mówię, że survival taki absolutny, ale po prostu, żeby nawet wziąć to minimum żywności i żeby spróbować zobaczyć, jak to jest, kiedy przez 3 dni no, mamy jednego banana do zjedzenia na dobę, nie? I co dalej z tym robić? Jak mamy na przykład do przejścia 50 kilometrów dziennie i drugiego dnia jeszcze 50 kilometrów, żeby po prostu poznać własne ciało, tak? No ja bym to tak widział. Gdzie jesteście od tego? Jak daleko jesteście od tego typu spotkań wzajemnego doskonalenia się? Wie pan co, mieliśmy jedno takie, jakby to powiedzieć, przychodzą do nas różni ludzie. Wie pan, nie wszyscy mają siły, nawet nie tylko fizyczne, ale po prostu mentalne, żeby się zajmować takimi rzeczami. Przychodzą do nas ludzie, mężczyźni po rozwodzie, mężczyźni po jakichś strasznych związkach. Mamy też, to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy takimi luzerami, ale no tak jak mówię, przychodzą różni ludzie. Ja bardzo chciałbym stworzyć takie miejsce, gdzie można robić to, gdzie by wszyscy mogą w nim uczestniczyć. Są do nas, przychodzą właśnie tacy młodzi ludzie bez żadnych problemów wcześniejszych, bez żadnych alimentów, bez żadnych wielkich szkód z jakichś poprzednich związków. No i zbieram przede wszystkim takich ludzi i to jest fajnie, że tacy właśnie są. Ale to wszystko, co pan powiedział, można robić, że tak powiem, we własnym zakresie. A tutaj się chcę zająć trochę czymś innym. No, czy Pafera organizuje takie rzeczy? No nie, no ale Pafera nie... No właśnie. Męskości, tak? Wie pan, no ja próbuję pokazywać, tak, jestem przykładnym ojcem rodziny, przykładnym dziadkiem, omawiam problemy, jakie mam z moimi wnukami, bo są i z nimi sobie trzeba radzić i ja szczerze powiem, szukam koncepcji, jak to robić, czyli właśnie, no, męskość, człowiek jest... Ale proszę pana, pan pochodzi z innych czasów, sytuacja, no tak, ja jestem pokoleniem brutalnie na rynku matrymonialnym była inna wtedy niż jest dzisiaj, były inne kobiety, był inny styl życia, nie rozwodzono się tak często, a o alimentach praktycznie nikt nie słyszał, fraza alienacja rodzicielska pojawiała się tylko może w jakichś podręcznikach, sytuacja wtedy była o wiele paradoksalnie pod tą komuną zdrowsza, jeżeli chodzi o same związki.
To nie było tak, że kobieta mogła się rozwieść, a potem mieszkać w jakimś innym mieszkaniu. No nie było takich praw, jakie niedawno wprowadzono w stylu hiszpańskim, że kobieta wystarczy, że zadzwoni po policję i następnie policjant decyduje o tym, czy ze własnego mieszkania trzeba mężczyznę usunąć, czy nie, które ona potem zostaje w tym mieszkaniu. I wie pan co, jak tak pan słyszy o tych kolejnych rzeczach, jak ten survival, to wie pan co, to jest wszystko fajne, ale trzeba mieć dla kogoś i po coś. Jak widzę nasz dzisiejszy kraj, jak widzę przykład wojny na Ukrainie, gdzie mężczyźni własną piersią osłaniają kobiety po to, żeby one mogły założyć konto na Tinderze na Zachodzie, to ja nie chcę się coś takiego bawić i najpierw trzeba mieć po co chodzić na te survivale i po co się doskonalić. Był taki ruch, to się nazywało Białe Pióro. W czasie już chyba I wojny światowej sufrażystki rozdawały młodym mężczyznom bez mundurów białe pióro za tchórzostwo, za to, że nie chcą iść na wojnę czy się ociągają. Ja szczerze mówiąc, ja bym to białe pióro sam założył, nosił z dumą. I ja nie chcę tutaj się dokładać do tego, co mamy dzisiaj, bo jestem pewien, że jak tylko będzie jakiś większy problem, to nasi politycy wyjadą być rządem na uchodźstwie, kobiety uciekną, a mężczyźni będą zmuszeni, żeby zostać i tutaj żyć w tej rzeczywistości. Więc to, co pan wszystko mówił, tak, ale najpierw trzeba mieć po co. Więc najpierw sobie zbudujmy tutaj jakiś nasz mały patriarchat. Ja tu właśnie mówię, że my nie idziemy naprawiać rzeczywistości, my chcemy stworzyć naszą promęską kulturę, stworzyć mały patriarchalny ostrokół i potem go bronić. Jasne. Bardzo panu dziękuję za tą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze sobie porozmawiamy na te tematy. No i wszystkich naszych widzów zachęcam do odwiedzenia strony patriarchat.pl, przeczytania książki Cykl Życia Imperium i zapoznania się z kompletem materiałów dotyczących eksperymentu Calhouna. Wszystkie opisy do strony, do książki i do tego eksperymentu znajdą Państwo w opisie. Także panie Mateuszu, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie była nietypowa, bo w ogóle nie miałem pojęcia ani o manosferze, ani o patriarchacie.pl. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Dziękuję bardzo uprzejmie.